A ja jestem na krakowskim hełmie. Tak mi tutaj... Kieruj się na północny wschód. Pokazuje nawigacja i jest to hełm. Taki przystanek tutaj przy rondzie, spod którego teraz ruszam. Tego krakowskiego hełma jadę takimi, można powiedzieć, urlopowymi ostatkami, które sobie tutaj spędzam niedaleko domu, a więc w okolicach Krakowa i samym Krakowie. Przejadę się do Skawiny, w której tak naprawdę będę pierwszy raz, ale i powiem szczerze, jadę teraz taką częścią Krakowa, w której też jestem pierwszy raz i tradycyjnie, jak to w tym roku, w czasie mojego urlopu znowu trafia się podjazd pod górę, no bo jakżeż by to mogło być bez pokonania jakiejś górki w tym roku. Myślę, że też auto mogłoby czuć się niezadowolone z takiego obrotu sprawy, bo już w tym roku tyle górek objeździło, że no byłoby dziwne, gdybyśmy nawet tutaj będąc tak blisko domu tych górek sobie gdzieś tam nie zaliczyli. Jak już wspominałem, do samej Skawiny będę jechał pierwszy raz. Będę w ogóle w Skawinie pierwszy raz, mimo że Skawina jest dość blisko. Plan miałem taki, żeby zajechać sobie do Skawiny, kiedy jechałem do Krościenka. Bo jak wiecie, byłem w ogóle właśnie w Krościenku, stamtąd troszkę tych nagrań przecież na kanale było i jeszcze trochę będzie. Koniec końców zawitałem wtedy, bo też miałem inne miejsca, które chciałem po drodze zaliczyć. Ostatecznie zajechałem tylko do Myślenic. Powiem szczerze, Myślenice mnie urzekły, więc mam nadzieję, że podobnie będzie ze Skawiną. Że Skawina również okaże się pięknym miastem i że nie będę żałował, że tutaj się wypuściłem. Zresztą chyba nigdy nie żałuję tego, że gdzieś się w dane miejsce kiedykolwiek wypuściłem. Ulicę Orlą teraz jadę w Krakowie. Generalnie wiem, że jestem gdzieś niedaleko ZOO, czyli ZOO Kopiec Kościuszki, to jest on gdzieś okolice po mojej lewej stronie. Czas te górki pokonujemy, raz góra, raz pod górę, raz w dół. Teraz chyba mnie czeka troszkę zjazdu. Tak więc jak widać, wcale nie trzeba gdzieś daleko w góry jechać, żeby pojeździć trochę po serpentynach. To już jest chyba druga serpentyna, którą generalnie w Krakowie pokonuję. Tam w tej części chyba jest ich kilka co najmniej, takich dość krętych dróg.
znowu 30. Oczywiście tutaj bardzo dużo rowerzystów. Więc wychodzi na to, że są to tereny takie bardzo rekreacyjne. A po lewej chyba jest, są te kamedły chyba są po lewej stronie kościół kamedłów, słynny klasztor, do którego nie ma wstępu dla kobiet. Tam pustelnicy siedzą, więc widok kobiety mógłby im... Za 300 metrów skręć w prawo. Mógłby im zakłócić myślenie i rozmyślanie. Za 300 metrów w prawo jest, kończy się droga. To chyba będę wyjeżdżał na ulicę Księcia Józefa. Skręć w prawo. Jeśli dobrze kojarzę. Tak jest, ulica Księcia Józefa. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam, że chyba właśnie ta serpentyna, o której wam wspominałem, to nie wiem, czy jej właśnie nie pokonywałem niegdyś właśnie w ciągu ulicy Księcia Józefa właśnie, czy to gdzieś w tej okolicy nie było, ale pewny na 100% tego nie jestem, tak mi się wydaje. Natomiast sama Księcia Józefa, zwróćmy uwagę, fajna, długa, prosta droga, która no kusi do tego, by tutaj troszkę nacisnąć na ten pedał hamulca. Boże, na ten pedał przyspieszenia, co ja gadam. A tu nie... Za 400 metrów na rondzie trzeci zjazd. Czasem się ma się powstrzymać i troszkę sobie przyfolgować właśnie pedałem hamulca. Opuszczam Kraków. Trzeci zjazd. No to już... Obwodnica. Tak. Tu chyba na autostradę będziemy wjeżdżać, tak mi się wydaje. 1,5 kilometra z tego, co mi pokazuje, znowu rondo. Fajna, prosta, jeszcze pokonamy Wisłę. Oczywiście tutaj jadąc przez... O, to nawet nie jest Wisła. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. To jest Sanka, nie Wisła. Wisła to dopiero tam dalej jest. Tak jest, pierwszy zjazd tutaj jest w stronę... w stronę Katowic, więc my jedziemy, tak jak nawigacja mówi, na drugi. Zjedź z ronda. Następnie skręć w prawo w zjazd. Zobaczcie, zaczyna mi się już autostrada w tym miejscu. Więc ja już tak naprawdę na tym dojeździe
zaczynam się rozpędzać. No i oczywiście odpowiednio wykorzystuję pas rozbiegowy do tego, by wyjechać na pas właściwy, wcześniej osiągając wysoką prędkość, w tym wypadku to 100 km na godzinę. Natomiast dopiero teraz wjechałem na most na Wiśle nad Wisłą i tutaj takie przypomnienie z przepisów ruchu drogowego. Jak wiemy, na moście i wiadukcie nie możemy wyprzedzać. Ale oczywiście tego przepisu nie zastosujemy na takiej drodze jak tutaj, gdzie mamy dwa pasy przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku. W takim wypadku jak tutaj, jak najbardziej na tym moście można tego wyprzedzania się podjąć. Tutaj tego nam ten przepis nie zabrania. On za 3 km zjedź w prawo. On nam zabrania wyprzedzania na moście, wiadukcie, jeżeli musielibyśmy wjechać na pas przeznaczony dla przeciwnego kierunku. Tutaj oczywiście ułatwię możliwość zjazdu z pasa włączeniowego. To jest właśnie ta kwestia współpracy między kierowcami na drodze. Widzę, mam wolną drogę, więc zjeżdżam, żeby ten inny również mógł sobie tutaj wjechać. No a za, jak słyszeliśmy, już za około 2 km, a więc to jest przy tych prędkościach autostradowych w zasadzie już zaraz będziemy zjeżdżać na drogę krajową numer 44. I będę jechał do Skawiny, jak już mówiłem. W samej Skawinie. Co też już mówiłem, będę po raz pierwszy. Jakoś nigdy nie było okazji, żeby... Za 800 metrów zjedź w prawo. Może potrzeby, żeby czy to do Skawiny, czy to do Myślenic, żeby sobie pojechać troszkę do miasta zobaczyć. A muszę wam powiedzieć, że Myślenice są naprawdę bardzo fajne. Zjedź w prawo. Ładnym miastem. I myślę, że takie samo... Myślę, mam nadzieję, że to samo powiem na temat Skawiny. Za 500 metrów skręć w prawo. Więc już dostaję... Dobra, to nie. Bo to znaczy, że tutaj na zjeździe będę skręcał w prawo. Nawigacja już mi tu mówiła o tym. Skręć w prawo. Znowu wjeżdżam do Krakowa. Tereny, które w zasadzie kompletnie są mi nieznane. Przystanek Wrony. Jakieś zwężenie. No i w zasadzie witam się właśnie teraz ze Skawiną, że bardzo wjechałem do Skawiny. Teraz tylko dać się doprowadzić na rynek. Mam tu jechać, o właśnie tak, w prawo, w tych słupkach, wśród tych słupków, w tych remontach,
pamiętajcie zawsze, żeby sobie jechać odpowiednio wolniej, bo one niekiedy są tak fajnie postawione, że naprawdę bardzo, bardzo łatwo o błąd pośród nich, w którą stronę, gdzie, jak trzeba się przemieszczać, bo już nawet nie powiem, że one są źle poustawiane przez samych tych, co ustawiają, ale tu jakiś kierowca przesunie, tu ktoś przesunie, tu coś, się autobus nie zmieści, kierowca wyjdzie też poprawić. To sytuacje, które... Za 400 metrów, na rondzie trzeci zjazd. Ocena, jak widzicie, dość było miejsca, aby się zmieścić z zachowaniem metra między rowerzystą a linią ciągłą. Wjeżdżam. Ograniczenie do 40. Mamy tablicę z jakąś informacją. Uwaga, wyjazd. Tutaj dobra, wyjazd z jakiejś firmy, marketu. Na razie w zasadzie... Za 300 metrów skręć w lewo. Przez tą skawinę to jedziemy tak naprawdę samymi albo remontami, albo strefą ekonomiczną, tak więc ciężko tam cokolwiek sobie miasta zobaczyć. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego ta nawigacja... Skręć w prawo. Na okrętkę tutaj, a tu jest po prostu zamknięta droga. Mamy tutaj stop. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Mamy wiadukt, tutaj widzicie, w tej sytuacji na wiadukcie oczywiście wyprzedzać tutaj nie możemy. Ale gdyby były dwa pasy, to już byśmy mogli taki manewr wykonać. To mnie tam prowadzi na market. O co na market mnie zaprowadziło? No na rondzie kazał drugim zjazdem pojechać. No to pojechałem mu drugim. Ach, Boże. Więc jak widzicie, trzeba to, co ostatnio często podkreślałem, znowu się na to w pewien sposób złapałem, nie spojrzałem sobie na podgląd nawigacji, czy aby na
pewno podaje właściwy kierunek. Ona po prostu tego ronda jak gdyby nie widziała. Ona tutaj... Skręć w lewo. Ona tutaj widzi zwykłe skrzyżowanie. Za 150 metrów na rondzie drugi zjazd. Dopiero teraz to rondo Google Maps widzi. Za 400 metrów skręć w prawo. To jeszcze na rondzie reklamy Tour de Pologne. Ja tu jeszcze prosto jadę. Już tym razem patrzę na podgląd, żeby nie pojechać nie w tym miejscu, co trzeba. Zielone, możemy ruszać. Skręć w prawo. Za 300 metrów skręć w prawo. Kurde, Browns. Skręć w prawo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Wjeżdżam na rynek w Skawinie. Jesteś na miejscu. Bardzo ładny rynek. O, jak na nie lubię poniedziałku. Pomylili strzałki. Na lewym pasie dali strzałkę do skrętu strzały. Robi się, robi, panie władco. Jak na tym, na nie lubię poniedziałku. Oczywiście rynek sobie objedziemy, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Skoro już tutaj jestem. Korzystam, że ten pojazd stoi, ustępuje pieszym. I jedziemy w lewo. I mamy objechany cały rynek w Skawinie. No trzeba przyznać, że ładne miejsce.